Jeśli komuś zależy na udoskonaleniu swojej modlitwy, to powinien przede wszystkim usuwać swoje wady, które często w sposób ukryty wpływają niekorzystnie na nasz sposób modlenia się, a czasem sprawiają one, że człowiek całkowicie przestaje kontaktować się z Bogiem albo rezygnuje z jakiejś jednej, bardzo wartościowej formy modlitwy. I tak na przykład... Pycha może spowodować, że człowiek nie potrafi wewnętrznie uwielbiać Boga ani dziękować Mu, bo nie znosi istoty wyższej od siebie, nie potrafi uznać swojej małości przed Panem. Pycha może spowodować, że człowiek nie potrafi żałować za grzechy, bo nie chce uznać swojego grzechu, uważa się za kogoś idealnego. Gniew może sprawić, że ktoś jest w takim stanie złości i nienawiści do innych, że nie potrafi uczciwie porozmawiać z Bogiem, nie potrafi świadomie powiedzieć słów „odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Człowiek chciwy tak może zdeformować swoją modlitwę, że prosi tylko o dobra dla siebie, o majątek, o pieniądze. Człowiek zazdrosny także będzie ciągle wypraszał coś dla siebie, a nieraz może prosić o nieszczęścia dla innych. Na przykład o to, żeby stracił posadę, sławę, majątek. W bardzo poważnym stopniu może utrudniać modlitwę lenistwo. Wada ta przejawia się nie tylko w niechęci do pracy, w niechęci do niesienia komuś pomocy, ale również w niechęci do jakiegokolwiek wysiłku, by się spotkać i skontaktować z Bogiem. Czasami są ludzie bardzo aktywni z natury, którzy nie potrafią nawet na chwilę spocząć, którzy bez przerwy pracują, coś robią, są pełni dynamizmu, a równocześnie bardzo leniwi, jeśli chodzi o modlitwę, o kontakt z Bogiem. Nie potrafią zdobyć się na ten wysiłek, by usiąść, porozmawiać z Bogiem, by być z Nim sam na sam, aby omówić z Nim swoje życie, swoje działanie. I to właśnie lenistwo uniemożliwia im kontakt z Bogiem. Może też być i tak, że ktoś opanowany pożądliwością, nieczystością, unika modlitwy, chwili ciszy, refleksji, bo wówczas przypomina mu się to, że musiałby zmienić swoje życie i zacząć wszystko od nowa. A tego nie chce, tego się boi. I dlatego się nie modli. Nie lubi ciszy, nie lubi spokoju. A zatem naszym obowiązkiem jest nie tylko usuwanie roztargnień, które przeszkadzają w pewnej mierze w nawiązaniu kontaktu z Bogiem, ale również mamy zwalczać wady, bo i one utrudniają lub deformują modlitwę. Mamy zwalczać wady, aby wzrosła w nas miłość. Wraz bowiem z pojawianiem się w nas coraz szlachetniejszej miłości do Boga i do ludzi, modlitwa będzie się doskonalić. Można powiedzieć, że modlitwa zawsze jest na miarę naszej miłości. Im większa miłość, tym doskonalsza nasza modlitwa. Modlitwa zatem dojrzewa, rozwija się w nas, tak samo jak rozwija się miłość do Boga i do ludzi. Choć nasza modlitwa zazwyczaj jest bardzo nieudolna i ograniczona, to jednak na każdym etapie naszego rozwoju jest ona Bogu miła. Zawsze bowiem jest uszlachetniana przez modlitwę i wstawiennictwo Jezusa Chrystusa oraz przez Ducha Świętego, przez Ducha, który wspiera nas swoimi błaganiami.